będzie musiało, będzie rządziło, ale że będzie musiało dobrać swojego koalicjanta. I ciekawe, po pierwsze, ilu tych koalicjantów będzie musiało wybrać, bo tych partii jest w Czechach w wyborach bardzo dużo. I jak się poukładają te jakby wzajemne stosunki. Ciekawe, czy z komunistami ktoś wejdzie w końcu w alians polityczny, bo do tej trzeba pory mówiono, że z komunistami, z tradycją, ale zwłaszcza, że to nielogiczne, niemądre i nieprawdziwe. W tych wynikach, które pan przedstawiał, to jest piąty. To prawdopodobnie komuniści dojdą do władzy w jakimś tam stosunku, znaczy w jakimś tam procencie. W każdym razie zapraszamy naszych słuchaczy, żeby obserwowali czeską scenę polityczną, bo w końcu to nasz bliski sąsiad, bliski partner z Grupy Wyszehradzkiej. Naszym gościem był pan dr Robert Kulmiński z Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękujemy bardzo. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Reklama. Nigdy nie eksperymentuję, gdy moja córka jest chora i kaszle. Od zawsze podaję jej Pulneo. Pulneo leczy dobra. Jesień. Nasza ulubiona to ta złota, słoneczna i kolorowa. Ale jesień bywa też zimna, szara i ponura. Starość nazywana często jesienią życia też może mieć różne oblicza. To, czy będzie pogodna, w dużej mierze zależy od nas samych. O tym, jak dbać o siebie, aby podeszły wiek nie ograniczał normalnej aktywności, rozmawiać będziemy z gośćmi programu Na Zdrowie. Zapraszam już dziś po godzinie 16:30. Do usłyszenia, Elwira Kaganowicz. Autopromocja. Tu Polskie Radio 24, jest 16:30. Czas na informacje dnia. Adrianna Calińska-Czaniecka, zapraszam. 27-letni nożownik ze Stalowej Woli trafił na 3 miesiące do aresztu. Postanowił o tym tamtejszy sąd rejonowy. O decyzji poinformował rzecznik prokuratury okręgowej w Tarnobrzegu Andrzej Dubiel. Prokuratura postawiła napastnikowi zarzut usiłowania zabójstwa wielu osób poprzez atakowanie dwoma nożami i zadawanie im ran w klatkę piersiową, jamę brzuszną i plecy, w wyniku czego jedna osoba zmarła, a 8 innych zostało rannych. Postanowienie sądu w sprawie aresztu zapadło na posiedzeniu niejawnym. Dubiel dodał, że nie jest ono prawomocne, ale jest wykonalne, czyli podejrzany od razu trafia do aresztu. Wiceminister Sprawiedliwości Patryk Jaki przekonuje, że bez kompromisu wypracowanego przez prezydenta i obóz rządzący nie będzie reformy sądownictwa. Dodał, że w kwestii ustaw o Sądzie Najwyższym oraz o Krajowej Radzie Sądownictwa wszystkie opcje są nadal otwarte. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Wczoraj w sprawie projektów ustaw mających zreformować sądownictwo po raz kolejny spotkali się prezydent Andrzej Duda i prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Dzisiaj podczas wystąpienia liderów Zjednoczonej Prawicy prezes PiS podkreślał, że nie ma konfliktu między partią rządzącą a prezydentem. Teraz przenosimy się za granicę. We Francji rozpoczęła się akcja przeciwko rozmawianiu przez telefon w trakcie prowadzenia samochodu. Organizatorem jest Stowarzyszenie Bezpiecznie na Drodze. W akcji bierze udział policja i żandarmeria. Więcej na ten temat w kolejnym serwisie. Na zdrowie. Elwira Kaganowicz, witam w programie Na Zdrowie. Za naszymi oknami jesień, nasza ulubiona to ta złota, słoneczna i kolorowa, ale jesień bywa także zimna, szara i ponura. Starość nazywana często jesienią życia też może mieć różne oblicza. To, czy będzie pogodna, w dużej mierze zależy od nas samych. O tym, jak dbać o siebie, aby podeszły wiek nie ograniczał normalnej aktywności, rozmawiać będziemy z naszymi dzisiejszymi gośćmi, którymi są lekarz medycyny Dariusz Bednarczyk, neurolog z Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie. Witam, panie doktorze. Witam panią, witam państwa. Oraz pan Ireneusz Fabisiak, dyrektor Biura Fundacji 60+. Witam. Witam panią i witam serdecznie państwa. Panowie, czy jesień życia może być przyjemna? Może być przyjemna, tak, jak państwo pojadą do Anglii, Ameryki, Białystok. Tam ludzie długo żyją, tam ludzie się realizują. W zespołach, w różnych kółkach, w różnych kabaretach, w różnych. To jak się prowadzimy. A tu w Warszawie nie ma nic. Tu w Warszawie tylko dziady handlują. Jesteśmy seniorami. Sprzedają, proszę państwa, majtki. Są oczywiście sytuacje, kiedy
to nie jest takie proste i odpowiedź na to pytanie też nie jest prosta. Handel, ale to w Warszawie oczywiście jest jesień handel. Życia jak najbardziej może być taką pogodną, fajną jesienią. Tak. A pan, panie dyrektorze, jakie ma zdanie na ten temat? Życie polskich seniorów jest bardzo, bardzo trudne. Dużo jest kolorów. Trudne, bo ludzie sobie po prostu przy kościołach wmawiali różne rzeczy i tak uważam, że ciężko im z tego jest wyjść. Trzeba robić jest lepota, samemu, ale również bardzo dużą rolę tutaj spełniają zarówno organizacje społeczne, jak i oficjalne wszystkie organizacje, które mają za zadanie pomagać polskim seniorom. Także ta jesień nabiera koloru złota i my liczymy, że ten kolor takim pozostanie. Panie doktorze, kiedy zaczynamy się starzeć? To można pytanie odpowiedzieć dwojako. Może to scharakteryzować na podstawie naszego PESEL-a. Nieciekawy temat, dziękuję. Ja mówię, że starość może być albo definiowana może, bardzo różnie. Ale ciekawie, mówi, że PESEL nie określa naszego wieku, nam tylko o tym, czy wymagamy opieki i pomocy, czy nasze jesteśmy zniedołężniali i wymagamy opieki osób drugich, jesteśmy zależni od leczenia. Dla mnie to jest wtedy starość, natomiast cały okres wcześniejszy jest okresem, kiedy możemy być aktywni i kiedy możemy znacznie przesunąć tę granicę właśnie takiej źle często pojętej starości. Jakie są zatem pierwsze przejawy starzenia się organizmu? Z medycznego punktu widzenia starość jest pewnego rodzaju fizjologią, ona dopadnie każdego wcześniej i później, mimo różnych prób, diet, aktywności, fantastycznego trybu życia, jednak natura tak nas skonstruowała, że w pewnym momencie dochodzi do zmian w organizmie. Mówimy tutaj o takich procesach inwolucyjnych, dochodzi do pogorszenia jakości narządów naszych, do zmniejszenia ich rozmiaru, myślał, że jest najważniejszy. Z mojej działki, z mojej dziedziny i tak bardzo jest chociażby objętość mózgu, która w 60. roku życia zlekceważył wszystkie noce postanowienia. Tak długo oni na Jezusa czekali, że im się w głowach pokręciło. Tak więc, kiedy Jezus przyszedł, oni go po prostu zabili. Tak wyszce uczenia, zawiedzienia i szkoły wymyślili, że chcieli być święci od samego papieża. Tak tu się w papieskiej Polsce mówi, która to Polska, Czechosłowacji nie dowierza. Zobaczcie, jak wyglądać będzie twoja małżonka w przyszłości. Popatrz na swoją teściową, tak? Przyszłą teściową. I istnieje taki pogląd, że te kwestie genetyczne są bardzo istotne. Ciemnota, oczywiście one zabobon, mają wpływ, czyli że ludzie właściwie się, nie mają dobrego przygotowania tak naprawdę do życia, tego, co wpływa na to, jak wyglądamy, jak funkcjonujemy w późniejszym wieku. Nie mają dobrego przygotowania. Często dziwią się takim życia, bardzo logicznym rzeczom, że mają miejsce, że jak to, że was, świadków Jehowy, jest bardzo mało i wy macie, mówicie prawdę, to niemożliwe, bo im się ciągle wydawało, że jak większość, kuzia na juzia, że większość jest prawdziwa, że większość ma rację. Gdy w Biblii tak naprawdę wszystko jest odwrotnie. Biblia Pantalei mówi o życiu, życie płynie, mówi o życiu, a że za Jezusem mało poszli, a że proroków nie chcieli słuchać, ci, którzy byli pod
takie destrukcyjne działanie, więc jeżeli to jest aktywność taka umiarkowana, saduceuszy, że tego wszystkiego, co złe, było więcej. Także proszę Państwa, o czym my tu mówimy? Dlatego Jezus powiedział, nie przeszkadzajcie dzieciom przyjść do mnie, bo do nich należy Królestwo Boże. Otóż Królestwo Boże nie należało nigdy do faryzeuszy, do saduceuszy i do ich wymyślonych szkół wyższych, a oni się mianowali, a oni się tytułowali, tak jak tutaj w Radiu Maria mieliśmy magistrów pokazanych. Raz pokazują magistrów nowo mianowanych, potem pokazują doktorów, docent, doktor habilitowany. I tak po prostu się utarło, że ten, który wyższa stopnie, wyżej, więcej kształcony, że ten ma może autorytarnie poprawną, prawidłową, i że go trzeba się słuchać. Odwrotnie, Jezus mówił, że dziecko jest mądrzejsze od faryzeusza, od saduceusza, i żeby świat się zdobył na tego typu, tego rodzaju pokorę i uniżoność, to wtedy by to było, tego w świecie nie ma. Autorytaryzm, tytularyzm i głupota, no bo Biblia to podkreśla pięknie. Chcieli być mądrymi, a stali się głupi. Więc tak jak tutaj ten Zbyszek mówi, czy ty wiesz, co to jest hierarchia? Zmiany no zwyrodnienia, różnego rodzaju zmiany przeciążeniowe, one w mojej ocenie są takimi czynnikami, dolegliwościami, które wychodzą na pierwszy plan, na pierwszy plan. Że co wyżej postawiony, tego oczywiście, że trzeba się słuchać, ale takiego kogoś, kto nadużywa też swojej władzy. W związku z tym, tak Irysio tu przyleci do roboty, tak Irysio się zaczyna podlizywać różnym, nadskakiwać, że bo to jak hierarchia, no to co z tym porozmawiam, bo ten tutaj pan taki, taki, owaki, pan kierownik, pan inżynier. I nie daj Boże, to najlepiej by było, żeby się mu podlizać. Na tym świat stoi. To jest głupota, to jest ślepota, to jest ciemnota, zacofane. Zacofanie Rumunka mówi, że to jest jawne skurwysyństwo, że logika na tym traci. Mądrość na tym traci, bo wykryta, człowiek często zaczyna robić głupotę, jakiej pełno na tym traci. Głupotę, ale taką głupotę, w którą sam uwierzył, to na zasadzie choćby różańca. Tysiąc razy powtórzone jakieś kłamstwo, głupota staje się prawdą. Tysiąc razy powtórzona jakaś głupota jest logiczna i ludzie wierzą te bajki. I nie od dziś. A co głosiły kościoły średniowieczne? Prawda? Że ludzie wierzą w te różne bzdury od bardzo dawna. No, że te różne bzdury, gdy się zetkną ze logiczną, komputerową rzeczywistością, są wtedy zgrzyty. Są wtedy zgrzyty. No i te zgrzyty mają miejsce. Czyli ta średniowieczna bajka, ciemnota, ślepota, głupota i zacofanie. Wiemy, rzecz jasna jest dieta, bo ma ona duży wpływ na to, jak nasz organizm będzie funkcjonował za rok, za 5 lat, za 20. Ma ona też bardzo duży wpływ na stan zdrowia osób starszych i duży odsetek seniorów. To przez ciebie prąd przepłynie tak bardzo szybko, że nawet nie pomyślisz, jak umrzesz, i odżywianie i suplementacja u seniorów jest bardzo istotna. Wiesz, ale człowiek się nie może oderwać. Jak przez ostatnio niego prąd przechodzi, to znaczy może przez serce i koniec. Były przedstawione taka jest zalecenia dotyczące chociażby podaży witamin. Ale ludzie woleli, że jak to się, jeżeli apokryficznym utworze, przez te święte zmartwychwstanie, gdzie Jezus Chrystus w płaszczu wodę nosi. U katolików bardzo chętnie w Biblii są księgi nienatchnione, czyli księgi apokryficzne, księga Judyty Tobiasa, Machabejska pierwsza, druga. Pełno takich dodatków o smokach.
No cuda nie widzę, bo mało tego w Biblii było. Także trzeba dodać, polepszyć, po Bogu poprawić osoba, i świętym być od papieża. Która jest aktywna zawodowo. I wtedy, kiedy już Mojżesz z przykazaniami wstępuje z góry, po pierwsze, są to kwestie pewnych z tymi przykazaniami, bo my to mamy krowę ze złota. Mamy coś lepszego niż życie takie szare, bo to czasem mogą dać do zrozumienia, wyczytacie Biblię, chodzicie po domu, jakie to szare życie i smutne. Moja siostra tak myślała, jakie to szare życie, a to wcale nie jest prawda. Żeby to było szare i smutne, to by ludzie powychodzili z tej prawdy. Ale ktoś jak chodzi, teraz spotkałam w tramwaju Krystynę Lirską, panią psycholożkę. No lepsi jest, ale to już dawno było. Ona bardzo dobrze się czuje jako ten starek i nie ma zamiaru nigdzie odchodzić. I pani psycholog, która myśli logicznie, bo zauważyła, że w Biblii są same mądre i logiczne i prawdziwe rzeczy. Po co wam te apokryfy? A w kościołach, proszę Państwa, apokryfy, książeczki do nabożeństwa, brewiarze i tam są różne rzeczy. Brama z kości słoniowej, mówi za nami. Wieża Dawidowa. Ale wiecie Pani, oni tak to powtarzają tysiące razy. To jest tak, jak mówię, że to, co jest nieprawdziwe, tysiąc razy powtarzane, to jest dla nich normalne. Czemu oni z tego nie mogą wyjść? Czemu? A jakbyś tylko powiedziała, że to jest, to by oni wzięli to sobie za złą monetę, mogliby Ciebie zaatakować. Także mówię, że ci, którzy idą ze mszy, są często tak bojowo nastawieni, że mogą Ciebie chwycić za gardło, że mogą Ciebie pobić. O czym to świadczy? To jest reakcja łańcuchowa grzechów szatańskich, grzechów, że to nie jest prawdziwa religia. Jeżeli jest atak cielesny, bo w końcu do tego prowadzi, dlatego też świadkowie Jehowy wiedzą, jak nie dać się sprowokować, dlaczego nie wkładać tej przysłowiowej nogi w drzwi. Dlatego u świadków Jehowy szkoła teokratyczna szkoła służby kaznodziejskiej jest na najwyższym światowym poziomie. Dlaczego? No właśnie, dlatego, że świadkowie Jehowy robią postępy. Każda osoba, która nawet jeszcze jest zainteresowaną, a nie jest po chrzcie, może być zapisana do teokratycznej szkoły służby kaznodziejskiej. I ona w tej szkole będzie robiła postępy. No, ja tu zaczęłam mówić o tych kabaretach. Proszę Państwa, w Anglii, Ameryce Białystok, byłam tam w kilku kabaretach i występowałam. To tu przyjechałam do Warszawy, to takich kabaretów nic nie mogłam znaleźć. Ja. Obrzęki. Nawet chciałam zapisać się do na Grójeckiej 75 Dom Kultury Ochota na stepowanie, to zanim oni tę grupę zebrali do stepowania, no to ja już zrezygnowałam, bo to za długo trwało i nie wiadomo, czy to będzie. Po prostu dziadostwo, po prostu ślad, że nie ma kultury, nie ma sztuki takiej, która wynika z potrzeb człowieka, szczerej kultury, prawdziwej, potrzebnej, wartościowej, duchowej. A taka faryzejska, to tylko ładne na zewnątrz i błyszczy jak ten tramwaj, bo tutaj mówimy o błyszkach tramwaju stołecznego miasta Warszawy. No to Bóg nie chce takich blasków i błysków. Takie dziecko tutaj niepełnosprawne też tak mówi do mnie, że ta kurtka jeansowa, że on tak lubi się ubierać ładnie, zgrabnie, żeby, że to coś znaczy. Ja mówię, słuchaj dziecko, to może coś znaczyć, ale wiesz, musisz poznać temat faryzeuszy, którzy traktują wszystko powierzchownie. I ludzie, którzy tego nie rozumieją, tego tematu, też pewne rzeczy będą traktować powierzchownie jako ich dzieci, dzieci faryzeuszy. Otóż prawda jest taka, przez środowisko medyczne, że to, co wewnątrz, w sercu, pewien pogląd związany już jakby z doświadczeniem i z pracą właśnie z seniorami, to jest najważniejsze, to jest prawdziwe.
Mam wszystko możesz pokochać, jak poznasz dieta, prawdę. A jak ktoś jest naprawdę i tylko powierzchowny, albo to faryzejskie, faryzeusze na rogach ulic się modlili. Faryzeusze to były ogiery obmyte przez te zakonnice, były wyczyszczone, pachnące. To któż z takiego ogiera nie będzie słuchał? I teraz nawet wtedy, kiedy on zacznie gadać głupoty, to taka moferowa będzie słuchała. Dla niej taki ktoś będzie święty. I potem jak będzie robił postępy w swojej głupocie i będzie świętszy od papieża, no to będą odbywać tych papieża, a ten papież to nie warty, o ten to mądry, ten mądrzejszy, a ten Franciszek już jest najmądrzejszy, bo on cały Watykan by sprzedał, oddałby biednym i ubogim i w sumie bardzo to mądre, prawda? A dziwne, że dlaczego ten Franciszek tego tak naprawdę nie zrobił, prawda? Dlatego, że to jest tylko gadanie baranie, czcze, gadanie, ble, 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 terelemele, kukuryku, lewarto. Proszę czytać Biblię.